to rodzina królewska norweska jest zupełnie normalna. To są normalni ludzie, którzy mają takie same problemy jak my wszyscy. Nie są ani lepsi, ani gorsi. Największe, powiedzmy, prześladowania samów zaczęło się pod koniec XIX wieku ze strony Norwegów. I wtedy rząd norweski zaczął prowadzić bardzo konsekwentną politykę znorweszczania samów. Wcześniej Norwegowie prowadzili taką politykę, że rozpijali samych. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mam bardzo ciekawego gościa. Będę rozmawiał z panią dr Martą Tomczyk-Marią, poetką, prozaik od 2010 roku mieszkającą w Norwegii. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy od takiego klasycznego pytania, które zadaję wszystkim osobom, z którymi rozmawiam przez ostatnie kilka tygodni. Jak przeżywa pani ten w zasadzie kończący się już okres kwarantanny w Norwegii? Myślę, że przeżywam dość spokojnie. Od właściwie początku pandemii, a nawet troszeczkę wcześniej, zaczęłam pracować z domu, jak to się mówi, bo nasze biura szybko zostały zamknięte. Więc przyzwyczajam się do takiego nowego rytmu, ale Jak jest pan to. się odnajduje w tym rytmie? Dobrze się odnajduję, dlatego że dla mnie, jako dla osoby, która pracowała wcześniej dużo w domu jako freelancer, to nie jest w ogóle żaden problem. Akurat ta sprawa Jasne. związana z pracą. Jasne, jasne. 10 lat temu, tak jak sprawdzałem o pani informację, 10 lat temu wyjechała pani do Norwegii. A czemu wyjechała pani do Norwegii? Powodów prywatnych nigdy nie planowałam, szczerze powiedziawszy, emigracji. Zawsze byłam bardzo taka polska i mocno związana z Polską, więc po prostu sprawy prywatne, Jasne. czyli po prostu mąż. Jasne, prywatny mąż, osobisty. Znalazłem również pani informację, że pani pisuje horrory, opowiadania kryminalne i wiersze. To jest dosyć taki szerokie spektrum zainteresowań. Które z tych gatunków najbardziej pani ceni i najbardziej się pani w nim odnajduje? Znaczy, lubię wszystko, skoro coś tam pisuję, ale myślę, że taką najważniejszą rzeczą są dla mnie wiersze, bo poezja jest czymś takim, co wydaje mi się, nie wiem, najważniejszym dla mnie osobiście, najtrudniejszym i takim, co jakby no, wymaga zachodu. Jest po prostu czymś chyba najbardziej moim. A jak pani mieszkała w Polsce i pisała, rozumiem, poezję, teraz pani mieszka w Norwegii, to państwo norweskie ma jakiś inny wpływ na panią? Jakoś pani odnajduje inną wenę, inne zainteresowanie? Co innego panią interesuje, mieszkając w Polsce i mieszkając w Norwegii? Myślę, że to się wiąże z czymś takim naturalnym, że pojawiają się po prostu nowe inspiracje, niezależnie jakby od miejsca, w którym się mieszka. Myślę, że w Norwegii takie bardzo silne inspiracje przyrodą i naturą, bo to jest coś, co jest generalnie mocną stroną Norwegii i co jest takie też inne od Polski. Ja pochodzę z Krakowa, no więc mieszkałam cały czas właściwie w dużym mieście, w ruchu, tak jednak z dala od natury. W tej chwili jest inaczej i po prostu bardzo się z tym jakby odnajduję i dobrze się z tym czuję. I to są chyba takie nowe, najważniejsze inspiracje, natura i też doświadczenie emigracji. Dużo pani jeździ po Norwegii, zwiedza? Nie tak bardzo dużo, jakbym chciała, ale mam nadzieję, że uda mi się, że tam się trochę więcej. Wspomniała pani, że inspiracją jest migracja. Migracja to, że pani jest w innym społeczeństwie, nie polskim, gdzie każdy mówi w innym języku. O to chodzi? Tak, dokładnie. To jest taka sytuacja. No, to wszystko, co się wiąże z emigracją.
ale między innymi dla poety, czy dla w ogóle osoby piszącej coś tam, to jest takie wyobcowanie też z języka polskiego. To też jest doświadczenie po prostu wejścia w nowy język i takiego jednak odizolowania od języka, bo ja cały czas oczywiście mówię i tak dalej, ale no, już nie słyszę go tak bardzo na co dzień silnie, prawda, jak mieszkając w Polsce, więc jest to ciekawe doświadczenie. Nie wiem, czy to tak można wyliczać, ale pani bardziej była płodna pod względem artystycznym, będąc w Polsce, czy będąc w Norwegii, to się da jakoś porównać? Ja muszę powiedzieć, że chyba na początku to, znaczy bardzo dużo pisałam na początku, jak przyjechałam do Norwegii, ale to się trochę wiązało też z ilością czasu po prostu, bo pisanie wymaga czasu. I trochę miałam więcej czasu, więc trochę to jest z tym związane. W tej chwili mam trochę mniej czasu, bo normalnie pracuję, więc czas na pisanie jest taki wyrywany. Znalazłem również tutaj, szukając informacji o pani, że pani napisała chyba nawet na stronie Mojej Norwegii artykuł o rodzinie królewskiej, że tam dochodzi do różnych takich przetasowań. Ta rodzina królewska wynikało z tego, że to historia jak z portalu takiego plotkarskiego. Czy pani może jakoś to przybliżyć, tą historię? To znaczy tak, ja szczerze powiedziawszy, to nie za bardzo uważam, żeby to był aż tak ciekawy temat, jak wygląda na pozór tutaj z tymi plotkarskimi rzeczami. Znaczy są ludzie, którzy plotka to jest dla nich najważniejsza informacja, nie tam, że ja życie na Marsie zostało odkryte, tylko że tam ktoś jest w kolejnej ciąży. To... Tak. No mniej więcej o to chodzi. Myślę, tak mówiąc szczerze, myślę, że każda rodzina królewska w każdym kraju jest w obstrzale, że tak powiem, mediów i paparazzi. I każda taka rzecz, która powiedzmy zdarza się też normalnym ludziom, jeśli zdarza się w rodzinie królewskiej, to jest mocno podkręcana i mocno nagłaśniana. Ja sobie myślę tak, że po prostu rodzina królewska norweska jest zupełnie normalna. To są normalni ludzie, którzy mają takie same problemy, jak my wszyscy. Nie są ani lepsi, ani gorsi. Są w tej rodzinie oczywiście mezalianse, ale z drugiej strony to ja nie wiem, czy dzisiaj w ogóle można mówić o jakiejś mezaliansie, czy w ogóle słowo takie jeszcze rozumiem. Ale oczywiście wiążą się z tym pewne historie, jak na przykład obecny król Harald V i królowa Sonia. To było małżeństwo, które na początku nie było aprobowane, bo królowa Sonia pochodziła z rodziny takiej kupieckiej, można tak powiedzieć, bardzo, bardzo takiej handlowej. Ona sama chyba pracowała nawet jako krawcowa przez jakiś czas, więc można powiedzieć z ludu i taki mezalianc, ale małżeństwo okazało się całkiem udane, mimo jakichś tam problemów. Były oczywiście w rodzinie królewskiej rozwody, ale gdzie ich nie ma. Natomiast rzeczywiście ostatnią taką sprawą, o której może warto wspomnieć, bo to jest coś chyba ważniejszego. Też się wpisuje trochę w plotkarstwo, ale coś takiego też ważniejszego niż tylko plotki. To jest sprawa księżniczki Marty Luizy, która jest córką króla panującego. I ona częściowo zrzekła się, znaczy w dużym stopniu zrzekła się swoich królewskich tam... No. Z tych przywilejów. Przywilejów właśnie, dziękuję bardzo. I więc można powiedzieć, że właściwie jest tak pół na pół prywatną osobą. Natomiast ostatnio rzeczywiście była taka sprawa, która wstrząsnęła Norwegami, ale nie na takiej zasadzie plotkarskiej, jakbyśmy powiedzieli. Chodzi tu o byłego męża księżny Marty Luizy, z którym ona się rozwiodła parę lat temu.
Ari Ben, bardzo ciekawa osoba, artysta, bardzo utalentowany człowiek, dramaturg, malarz, próbujący różnych rzeczy. No i ta historia to jest to, że on teraz przed święta Bożego Narodzenia, też święta, popełnił samobójstwo. To był szok dla Norwegów, dla wielu Norwegów. I to wywołało taką całkiem poważną dyskusję na temat depresji, na temat leczenia depresji, na temat samobójstwa w ogóle. I zaczęła się w Norwegii taka dyskusja w tych poważniejszych mediach na poważnie, na te tematy. Na przykład jak można pomóc człowiekowi, który przez wiele lat cierpi na depresję, czy można wkroczyć z jakąś terapią i tak dalej. Więc zupełnie poważne tematy. Oczywiście to mieści się w tej plotce, prawda, w jakiś sposób, ale jest czymś takim, co też pokazuje, że czasem Norwegowie zaskakują, że swoim podejściem może do różnych rzeczy, takim poważnym i takim właśnie pozbawionym. Właśnie z powodu depresji popełnił samobójstwo. A w norweskim przestrzeni publicznej temat depresji funkcjonuje? Znaczy, funkcjonuje. Przed tym zdarzeniem? Funkcjonuje, tylko jakby funkcjonuje cały czas, ponieważ jest to problem, który jest, oczywiście nie tylko w Norwegii. I mówi się tutaj dużo o pomocy, na przykład dla młodych ludzi, bo jest to także problem wśród młodych Norwegów, którzy też często cierpią właśnie na depresję, są różne problemy, nie są w stanie podjąć pracy, czy korzystają z pomocy opieki społecznej. Więc jest to dyskusja, która się pojawia w Norwegii i ja bym powiedziała, że ona jest traktowana dość poważnie. Poważnie i dość sensownie. A wynik jakiś ma to wynik, czy to jest po prostu dyskusja, z której być może coś świadomość większa chociażby w społeczeństwie będzie? Tak. To znaczy świadomość myślę, że tak, ale też jakieś konkretne działania z tego wynikają. Można oczywiście tam dyskutować, na ile one są skuteczne i tak dalej. To inna rzecz, ale są pewne działania, są powoływane pewne programy, na przykład w szkołach, które próbują coś z tym robić. Więc myślę, że przekłada się to trochę też na działania. Mhm. Czyli z tej tragedii można być może wyniknie coś dobrego. Przejdę troszeczkę, zmienię temat na mniej poważny, chociaż również poważny, ale mniej taki napięty, że tak powiem. Prowadzi pani blog o literaturze dziecięcej i wspomina, tam wyczytałem w treści, że kocha pani muminki. Co takiego jest w muminkach i co takiego jest w literaturze dziecięcej, że pani aż do tego stopnia się posunęła, że prowadziła blog? Rzeczywiście. Ten blog to zrodził się z takiej mojego zainteresowania w ogóle literaturą dziecięcą, która się pojawiała już wcześniej, bo ja też pracowałam na uniwersytecie i miałam między innymi wykłady ze studentami na temat literatury dziecięcej. I przez jeden semestr, na przykład, wracając do muminków, robiłam ze studentami muminki. I wcale to nie była przesada, żeby zajmować się tak długo tą książeczką dla dzieci, dlatego że jest to naprawdę wybitna książka, nie tylko dla dzieci, która zawiera bardzo dużo mądrych takich myśli o życiu, o filozofii, o tym, co jest ważne w życiu. Bardzo dużo tak naprawdę ważnych rzeczy, również dla nas dorosłych. A blog, no przyjechałam do Norwegii. Przyjechałam do Norwegii, zaczęłam czytać literaturę, po jakimś czasie literaturę norweską. Z
skandynawską w oryginale, tę, która była nietłumaczona, i pomyślałam sobie, że fajnie byłoby ją popularyzować w Polsce, w języku polskim, szczególnie właśnie te książki, które nie doczekały się tłumaczenia jeszcze, bo po prostu jest duże zainteresowanie polską literaturą. I dlatego. Czytelników, wśród wydawnic, coś się dzieje, coś ludzi inspiruje. A propos czytelnictwa w Polsce, to dotarłem jakiś czas temu do wyników badań czytelnictwa i podobno trochę drgnęło, bo Polacy mają duży problem z czytaniem, po prostu nie czytają za bardzo, jeżeli weźmiemy w ogóle globalnie ten wskaźnik. U Norwegów jest to chyba czytelnictwo trochę zdecydowanie bardziej rozwinięte. Jest trochę lepiej, szczególnie jeśli chodzi o ludzi w średnim wieku i starszym. To tutaj wygląda to, no, ta statystyka jest lepsza dla Norwegii niż dla Polski. Tak. Bo pani pisała artykuły też do mojej Norwegii, bo widziałem jakieś... Tak, bo tam właśnie jak robiłem research w internecie, to pani nazwisko wyszło. Czytałem również pani artykuł o norweskiej piosenkarce Mari Boine, która walczy o prawa Samów, i pani tą historię, chociaż nie tylko pani, prawdopodobnie porównuje do historii Samów, do historii Indian amerykańskich. Czy pani jakoś w tą historię właśnie Samów się też wczytywała, poznawała ją? Nie powiedziałabym, że bardzo głęboko, bo na pewno moja wiedza jest taka bardzo popularna, ale rzeczywiście się tym zainteresowałam. Ja się zainteresowałam tym przez kulturę samską. Zupełnie jeszcze mieszkając w Polsce, trafiłam na muzykę Mari Boine zupełnie przez przypadek, bo ona jeszcze nie była w ogóle w Polsce jakoś tam znana. Chyba jeszcze wtedy nie była na żadnym koncercie w Polsce. Ja po prostu trafiłam przez przypadek w internecie na tę muzykę przed zupełnie przyjazdem moim do Norwegii, i jak ją znalazłam, no to zupełnie oszalałam na tym punkcie i zakochałam się w tej muzyce i zaczęłam się tym interesować. Miałam szczęście też rozmawiać osobiście z Mari Boine i też było to dla mnie, muszę powiedzieć, takie ważne przeżycie. Chodzam na jej koncerty zawsze, jeśli są tutaj, i jakoś tak po prostu mnie to pochłonęło. Natomiast historia Samów jest taką historią, ją się porównuje, to oczywiście absolutnie nie jest moje porównanie do historii Indian amerykańskich. Natomiast jest w tym pewne podobieństwo, nie jeżeli chodzi o liczbę, nie wiem, ofiar, w cudzysłowie rozmach tej historii, ale zasada jest ta sama. To znaczy był pewien lud, który mieszkał pierwotnie na pewnym terenie. Później przychodzi ktoś inny, silniejszy, i próbuje tę ziemię zaanektować, czy jej dobra, bo bardziej tak to wygląda w Norwegii, i podporządkować sobie mieszkańców. W Norwegii ta historia jest taką smutną historią, i ja bym powiedziała, że ona nie jest domknięta do końca. Te takie największe, powiedzmy, prześladowania Samów zaczęły się pod koniec XIX wieku ze strony Norwegów. I wtedy rząd norweski zaczął prowadzić bardzo konsekwentną politykę znorweszczania Samów. Samowie mieszkali na północy Norwegii, ale mieszkają też w Szwecji, w Rosji, w Finlandii. I na tych północnych terenach rząd norweski zaczął je eksploatować po prostu. No ale oczywiście Samowie, którzy tam mieszkali, byli w pewnym sensie zawalą do tego.
I zaczęła się taka pod koniec XIX wieku bardzo konsekwentna polityka znorweszczania. Ona polegała, mówiąc tak najkrócej, na tym, że język norweski był językiem jedynym i obowiązującym. Dzieci samskie były w szkołach uczone po norwesku i tylko języka norweskiego, mimo że zupełnie tego języka na początku nie znały. Były do tego zmuszane. Były zmuszane też do przyjęcia zmiany religii. Było to bardzo, ja bym powiedziała tak, bardzo bezpardonowe i bardzo takie dla nas Polaków, to się można to porównać z jakąś polityką na przykład germanizacyjną czy rusyfikacyjną w czasie zaborów. Bez żadnych sentymentów. Równocześnie Norwedzy prowadzili taką politykę, że rozpijali sam. Dostarczali tam, sprzedawali alkohol w odpowiednio tanich cenach i doprowadzili do tego, że wielu samów zostało alkoholikami, uzależniło się. To było też celowe osłabianie. Wszystko to doprowadziło do tego, że w 1852 wybuchł bunt. Samowie się zbuntowali w Kautokeino, miejscowości, która jest na północy. Wybuchł bunt przeciwko właśnie Norwegom, ale zakończył się, był on bardzo ważny z punktu widzenia takiego moralnego i pewnego przebudzenia, ale zakończył się on tym, że przywódcy zostali skazani na śmierć. Przywódcy tego buntu. Tę historię można zobaczyć, jest taki film norweski Kautokeino nakręcony właśnie o tym, z przepiękną piosenką Marii Wojna tytułową, którą sobie można też odsłuchać w internecie, o właśnie tej historii, o buncie Kautokeino. I później właściwie można powiedzieć, że dopiero w latach 80. XX wieku zaczęło się coś zmieniać w Samach. I zaczęli się uczyć na nowo języka samskiego, bo większość z nich go po prostu nie znała. Zwyczajnie. Znali dziadkowie, ale już młode pokolenie zupełnie nie. I w 1986 roku rząd norweski, ale dopiero w 1986 uznał flagę samską, a w 1989 zezwolił na istnienie samskiego parlamentu. Więc są to naprawdę takie świeże rzeczy. Mówi pani, że niedomknięta ta historia jest, a czemu niedomknięta? Ona jest niedomknięta, dlatego że widzi pan, krótki czas, kiedy się coś zaczęło zmieniać. Naprawiać na lepsze. To jest bardzo krótki czas. Ci ludzie przecież ciągle żyją, którzy pamiętają te rzeczy. I myślę, że jest w Norwegach, ja myślę, to jest moje zdanie oczywiście prywatne, jest temat Samów, to nie jest temat, na który oni chcą rozmawiać. To jest taki temat tabu, którego troszeczkę się wstydzą. Mhm. Troszeczkę jest to trudna sprawa. Więc tu jest dużo, jest to też bardzo skomplikowany temat, muszę powiedzieć, bo sami Samowie są bardzo podzieleni. Też oni się bardzo, bardzo różnią też w podejściu, bo niektórzy jakby całkiem się wynarodowili, zapomnieli języka i są jakby już w innym myśleniu, bardziej takim norweskim, a są też tacy, którzy są bardzo zaangażowani i bardzo walczą o te prawa Samów, o norweską kulturę, norweską telewizję, radio. I to wszystko jest bardzo, bardzo takie żywe. Mari Boina jest jedną z osób, które odegrały bardzo ważną rolę w tej batalii. Czyli jej
jej zachowania, jej działalność miała wpływ na to, że ta w 89 roku, tak, te daty, które pani podała, tam nastąpiły te zmiany. Tak, ona też na to wpływała i to, że na przykład ona zaistniała, jej płyta, pierwsza płyta, duża, Gula, była w 89 roku wydana i zaistniała, stała się takim przebojem, to też nie jest przez przypadek. I to, co jest bardzo ważne, Marie Boyne śpiewa w języku samskim. Czasem po norwesku, jedną płytę nagrała całkowicie po angielsku, ale generalnie jej językiem jest język samski. I jej teksty są tekstami ściśle związanymi z kulturą samską. One mówią bardzo dużo o tożsamości, o wolności. Odnoszą się na przykład do szamanizmu, który teraz też odżywa wśród Samów, a był bardzo, bardzo mocno zwalczany też przez Norwegów. Jest pani pisarką, więc na pewno pani pisze. Nad czym aktualnie pani pracuje? W tej chwili to muszę powiedzieć, że zajmuję się głównie poezją i rzeczywiście pracuję nad tomikiem wiersz. Mam nadzieję, że... Będzie pani wydawać, czy to do szuflady bardziej na razie? Nie, chciałabym wydać, ale jeszcze muszę się zastanowić, jak to będzie wyglądać. Widziałem, pani książki były wydane w Polsce, czy w Norwegii też coś pani wydawała? Nie, na razie nie. Może w przyszłości zobaczymy, ale rzeczywiście wszystkie książki do tej pory były wydawane. No to trzymam kciuki, żeby i się udało napisać, i się udało wydać, i te wszystkie... To wszystko się udało, krótko mówiąc. Dziękuję. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że udało nam się spotkać i porozmawiać. No i oczywiście życzę zdrowia. Dziękuję bardzo, nawzajem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Na widzenia. Dziękuję bardzo.